Rady? Nie, ja będę się śmiał co chwilę. No to się śmiej, no. No proszę. Nie musi być na poważnie. To nie stypa ani pogrzeb, tylko fan. Dobra, uwaga, mówię. Dobrze, że mam tu lampę i cię nie widzę. Siedź tak, jak siedzisz. Cześć wszystkim. Dziś witam was w pierwszym ciupek. Cześć wszystkim. Dziś witam was w pierwszym filmie z serii Q&A, czyli pytania do mnie. Zadaliście ich dość sporo na Facebooku, na Instagramie i też w wiadomościach prywatnych. Także mam nadzieję, że film się wam spodoba. I dzisiaj witam was również z głosem zza kadru. Głosie, przywitaj się. Głos. Check. Check, check, mikrofon check. No, to zapraszam się o pierwsze pytanie. Głos mówi. Jak długo uczyłaś się angielskiego, że tak świetnie mówisz? A angielskiego zaczęłam się uczyć, jak miałam 6 lat. I powiem wam szczerze, nie wiem, kiedy osiągnęłam poziom, który wy nazywacie świetnym mówieniem, bo ja nadal słyszę u siebie dużo błędów i owszem, mówię płynnie i nie mam problemu z komunikowaniem się praktycznie w żadnej sferze, ale nadal robię błędy i nadal ten język muszę doskonalić, więc nie wiem, ale uczę się długo, długo, długo. Dłujeczka. Czy zamierzasz na stałe zostać w UK? Prawdopodobnie tak. Nie mówię, że nigdy nie wrócę do Polski, ale w najbliższych latach nie planuję, dobrze mi tu i się nie chcę stąd ruszać. Pytanie trzecie. Ile jesteś już ze swoim chłopakiem? No, trochę lat by się uzbierało, nie? Tak. Następne. Czy będzie więcej filmów w serii Życie w UK? Oczywiście, że tak. Plan jest. Aktualnie mam zapisane 8 tytułów na kolejne filmy i zaczynam przygotowywać materiały do nich. Także niedługo będą. Dlaczego w końcu twój chłopak zdecydował się pokazywać w filmikach? Dlaczego? Ja się nie pokazuję, jak głosu udzielam. Pokazujesz się. Głosu udzielam. Ale pokazujesz się. Przypadkowo. Ale dobra. To są przypadki. Tak. Mogę już następne? Możesz. Czy będzie jakiś boyfriend tak? Nie! Nie będzie boyfriend tak. Sorry, taki mamy klimat, na siłę nie przekonam. A sama nie będę nagrywać, bo to nie będzie miało sensu. No więc następne. Czy twoja przyjaciółka przeprowadziła się w końcu do Londynu? Tak, przeprowadziła się, co zresztą było... mówiłyśmy o tym w jednym z daily vlogów, jak pojechałam do Londynu. Także mieszka w Londynie, ma się dobrze i następnym razem, jak się zobaczymy, obiecała, że coś ze mną dla was ponagrywa. Pięknie. Kolejne pytanie. Dlaczego zdecydowałaś się nagrywać i zostać vlogerką? Czy daje ci to frajdę, satysfakcję i czy myślisz, że taki szary, pospolity człowiek też mógłby zacząć vlogować? Zaczęłam vlogować dlatego, że najpierw oglądałam inne dziewczyny chyba z rok. Strasznie mi się to spodobało i stwierdziłam, dlaczego by nie spróbować. Daje mi to olbrzymią satysfakcję, świetnie się przy tym bawię. W sumie razem się przy tym bawimy. Szczególnie jak robimy wspólne daily vlogi. Ale... nie wiem dlaczego powiedziałam ale. Rozpraszam się patrząc na ciebie. Przepraszam. Proszę. Czy szary człowiek może zacząć vlogować? Ja też jestem szary człowiek. Nie jestem gwiazdą, nie jestem nie wiadomo kim. Jestem zwykłym, małym, szarym człowieczkiem i vloguję, więc nie widzę dlaczego wy mielibyście nie zacząć. Jedyne co doradzę, no to miejcie pomysł na początek, bo w tej chwili praktycznie każdy ma kamerę, praktycznie każdy może coś nagrać i jest tego tyle, że ciężko jest się w ogóle przebić gdziekolwiek na YouTubie. Sama miałam z tym problem, sama nadal mam z tym problem, bo YouTube ma swoje różne systemy pokazywania filmów i pozycjonowania ich, także jest przy tym trochę roboty, jest przy tym też trochę szczęścia, ale jeśli macie dobry pomysł, to ludzie was sami znajdą. Taka moja mała rada. Tak. No. Co fajnego dostałaś od dzieciątka czy tam Mikołaja? Znasz jakieś dzieciątko Mikołaja? W niektórych regionach Polski mówi się, że dzieciątko przynosi prezenty, a nie gwiazdor. Tak. Gwiazdor przynosi prezenty. Tak, bo Mikołaj jest 6 grudnia, a Boże Narodzenie jest gwiazdą. Tak. Jeśli chcecie taki film, to napiszcie komentarze na dole i jeśli będzie ich wystarczająco dużo, to nagram taki film i pokażę wam, co tam do mnie trafiło. Tak. Tak.
Dlaczego jest tak mało filmików DIY, zwłaszcza o biżuterii i dodatkach do domu? I czy będziesz kręciła ich więcej? Będę. Jest ich na moim kanale, są tylko dwa. Głównie dlatego, że zaczęłyśmy z Jenny oddzielny kanał, który miał być tylko i wyłącznie poświęcony DIY. Niestety akurat wtedy miałam taki okres w pracy, że tak jak się mnie oglądacie od zeszłego maja, no to mówiłam wam wielokrotnie, że pracowałam też weekendy i kompletnie nie miałam czasu na dodatkowy kanał. No Jenny ma swoją pracę, ma swoją rodzinę, ma dzieci, też nie mam zamiaru kraść jej czasu i też miała taki okres, przepraszam, też miała taki okres, że nie miała po prostu czasu na dodatkowe rzeczy, ale rozmawiałam z nią w zeszłym tygodniu i u obu nas znalazło się troszeczkę więcej czasu, także na pewno wrócą tamte filmy, będzie DIY i jak tylko ruszymy na nowo z tym kanałem, to dam wam tutaj znać, podlinkuję wam wszystko i będziecie mogli tam nas śledzić. A propos, gdzie filmy z Jenny? Uwielbiam ją i jej dzieci. Ja też, jeszcze dorzućmy jej męża do tego. Ale... No Maciek się raczej nie pokaże. Nie. Chyba, że damy mu... Nie. Dobrze. Nie bij ściany. Tak jak wyżej. Po prostu no, mamy swoje życie poza YouTube'em. Obie mamy pełną pracę, chciałam powiedzieć. Full time job. Stałą pracę. I po prostu no... YouTube to nie jest całe nasze życie i czasami są inne priorytety, ale w miarę możliwości będą się tutaj pojawiać filmy i z Jenny, i z jej dziewczynami. Tak. Po każdym pytaniu byś mówił tak? Nie. Czy rozważasz powrót do Polski, czy może jednak widzisz swoje dalsze życie w UK? Zwłaszcza jeśli chodzi o rozwój kariery zawodowej. Takie pytanie chyba było na początku. Nie zauważyłam, jak je spisywałam. Tak jak mówiłam wcześniej, na razie chcę tutaj być, nie planuję wracać do Polski. Jeśli chodzi o moją pracę, myślę, że to jest główny powód, dla którego wolę tutaj być niż w Polsce, bo wiem, że w Polsce miałabym dość trudno, żeby znaleźć taką pracę, z której jestem zadowolona, zarówno z chodzenia do pracy, tego co robię i zarobków, więc jakby to wszystko zebrać do kupy, to jednak przez najbliższe lata jeszcze tutaj będę. Tak. Jakie studia skończyłaś? Informatyka. Tyle? Tadam. I tyle? No co więcej będzie, skończyłam informatykę. Trzeba dłuższą przerwę. Jesteś najmłodsza. Ile lat ma twoje rodzeństwo? Tak, jestem najmłodsza. Rodzeństwo jest starsze i na tym poprzestańmy, jeśli chodzi o to, ile mają lat. Dużo. Nie mają dużo. Jak Macia to zobaczy, to cię udusi. Kolejne pytanie. Czy łatwo jednocześnie pracować i studiować w UK? Nie. No nie. Mimo, że ja na uczelnię dojeżdżałam tylko raz w tygodniu, to i tak, szczególnie pod koniec, kiedy trzeba było pisać pracę i tak dalej, to miałam olbrzymi problem, żeby znaleźć na wszystko czas, a ciężko jest też znaleźć studia takie, na które ja trafiłam, że wystarczy jeździć raz w tygodniu. Często trzeba kilka razy w tygodniu, niektóre wymagają 5-6 dni w tygodniu i wtedy raczej nie ma opcji na pełnoetatową pracę. Natomiast znam sporo osób, właśnie rzuciłam pilotem, znam sporo osób, które właśnie studiują w takim wymiarze, że są na uczelni 5-6 dni w tygodniu i w kilka wieczorów dorabiają sobie w kawiarniach czy w pubach po prostu po 4-5 godzin wieczorami, czasami mniej i mają taką po prostu półetatową albo 1/3 etatu pracę i twierdzą, że jest to do pogodzenia. Czy bardzo ciężko było ci dostać obecną pracę? Nie wiem. Nie wiem, bo jak odeszłam z poprzedniej pracy, zanim dostałam tą, pracowałam w innym biurze dlatego, że agencja chciała po prostu upewnić się, że mój język jest wystarczająco dobry, żeby pracować w biurze i czy sobie poradzę w takim środowisku i tak dalej. I po prostu miałam to szczęście, że jedna z lokalnych firm szukała kogoś i poszłam na interwiu. Byłam jedną z 10 osób, które poszły, no i po prostu powiedziałam to, co myślę, odpowiedziałam na wszystkie pytania, które mi zadali i oferowali mi pracę, więc ja jakoś dużego wkładu, dużo energii nie straciłam na szukanie pracy. Poza tym, że po prostu zarejestrowałam się w różnych agencjach i musiałam trochę z nimi posiedzieć i oni też robili mi różne testy i tyle. Także nie wiem, czy jest to tak samo łatwo dla wszystkich, czy po prostu miałam szczęście,
Ale tak mi się zdarzyło, że poszło to w sumie szybko, łatwo i przyjemnie. Tak. Komunikat mam teraz. Dobrze. EasySap zadała dużo pytań na temat wyjazdu do UK i szukania pracy. Nie wiem co to, ale... Było bardzo dużo pytań na Instagramie od użytkownika, użytkowniczki EasySap. Odsyłam Cię do wszystkich innych filmów z serii Życie w UK i podlinkuję na dole playlistę. Nie widać mi rąk, ale tu pokazywałam, że na dole. Podlinkuję playlistę, dlatego że praktycznie na wszystkie pytania, które zadałaś, były odpowiedzi w filmach właśnie z serii Życie w UK. One są bardzo tematyczne, więc to nie jest tak, że będziesz musiała obejrzeć wszystkie od A do Z, bo starałam się je robić na jeden temat tylko, także odsyłam Ciebie tam, mam nadzieję, że znajdziesz tam wszystkie odpowiedzi. Ta-dam. Tak. Teraz masz, uważaj. Trzymasz się? No. Jaki telefon Pani posiada? Może jakaś krótka opinia. Sony Xperia Z2. Na to, co ja robię, mi wystarcza. Uważam, że jest to fajny telefon. Ekspertem od telefonów nie jestem, więc moja opinia na tym się skończy. Jest z Androidem, czyli jest git. I nie jest to iPhone, czyli jest super, hiper bomba. Bo iPhone'ów nie cierpię, nienawidzę. Dziękuję. Tak. Teraz jedzie bomba. Czy po skończeniu liceum warto wyjechać do UK? Nie mnie to oceniać. No taka prawda. Tak. Niektórym lepiej, żeby niektórzy wyjechali po liceum, czy to do UK, czy do innego kraju, bo są na takim etapie życia, że będzie im wtedy, że to jest najlepszy moment na zaczęcie czegoś nowego, a dla innych będzie to najgorszy moment, jaki tylko będą mogli sobie wyobrazić, więc nie mnie to oceniać. Każdy jest inny, każdy ma inną sytuację życiową i każdy dąży w życiu do czegoś innego, także... Jeśli jesteś samodzielny, samodzielna, tak. No, to też jest duża kwestia, bo to wam nikt za rączkę was nie poprowadzi i nikt wam, nikt za was nic nie zrobi, o, w ten sposób. Gotowa? Tak. Kolejne? Tak. Jaka jest twoja ulubiona książka, serial? Jeśli chodzi o książki, nie mam jednej. Są to praktycznie wszystkie książki Harlana Cobena i Jeffrey'a Deavera, o czym mówię, odkąd mam kanał zresztą. A ulubiony serial to Grey's Anatomy, no i na drugim miejscu mogę postawić Przyjaciół. Wszystko. Tak? No. Już? A jakie mam inne jeszcze ulubione? Ja nie wiem, ja już myślałem, że znowu odpocznę chwilę. Nie ma tak. Łatwo. To teraz masz Fatality na koniec. Trzymasz się? No. Tak? No. Dlaczego UK, a nie Niemcy? Nein! Warum? Dlatego, że mój niemiecki jest gorzej niż podstawowy. Nie byłabym w stanie komunikować się po niemiecku, ani nikogo zrozumieć. Mogę powiedzieć ich bin nicht von hier i to wszystko, i potem przełączyć się na angielski. No co za tym idzie, nie byłoby sensu, żebym siedziała w kraju, w którym nie potrafię się porozumieć. Więc język był jednym z powodów. I było też kilka powodów prywatnych, które, jak sama nazwa wskazuje, zachowam dla siebie. Ale język był jednym z głównych powodów. Wszystko? Nie. Złapałam. Zazwyczaj się nie zdarza. To wszystko. Mam nadzieję, że film się wam spodobał. Haha. Dajcie kciuki w górę dla głosu, że... No najlepiej dwa. że głos zechciał się tutaj udzielić. I mam nadzieję, że ilość kciuków namówi go do udzielania głosu w innych seriach Q&A również. I to tyle. Jeśli macie kolejne pytania, to na razie je zachowajcie dla siebie. Dam wam znać, jak będę gotowa nagrać kolejny odcinek Q&A. I wtedy na Instagramie i na Facebooku pojawi się zdjęcie. I wtedy zapytam was o wszelkie pytania. Także zachęcam was do śledzenia mnie właśnie na różnych mediach społecznościowych. Linki macie w opisie. Ja wam już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Cięcie!